Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie we Fratausiu. Ojejku, co się ostatnio działo, to ja już wiele nie pamiętam. Znaczy, to było parę godzin, które spędziliśmy bardzo, bardzo miło, ale jako że zostały nam już tylko trzy trasy, znaczy łącznie zostało pięć, ale trzy mamy jedynie do rozegrania. Myślę, że dzisiaj rozegramy przynajmniej dwie z nich. Spróbuję te dwie tutaj wygrać i odblokować te kolejne dwie. Oraz wam je pokazać. To będą takie cztery trasy na ten odcinek i w kolejnym odcinku myślę, że już zakończymy wszystko, po prostu wygrywając ostatnie trzy wyścigi. No chyba, że też, że będziemy mieli w ogóle odcinek pełen defenestracji, to byłby wtedy cały odcinek bonusowy, gdyby się okazało, że po prostu tego byłoby bardzo, bardzo dużo. Okej, jedziemy tą mapę, jedną z tych, którą graliśmy już wcześniej, właśnie przy jeziorze. O Jezu, ale mnie cofnęło. Dlaczego? Dlaczego? Niech mi ktoś to wytłumaczy. To nieważne, nieważne, nie było. Patrząc na charakterystykę podłoża, czyli grunt, jakiś tam piasek. Panie, coś pan zrobił, no, najlepszego. Strasznie irytujące, Jezus Maria, mój nos. Pieprzyłem się, ale to nam niewiele dało. Polecieliśmy tak naprawdę przodem i bokiem jednocześnie. Tak, dobrze. Jezu, jestem głupi przecież. Nie możesz dać się teraz poddać. Nie. Absolutnie tego nie akceptuję. Nie. Przedził nas. Ja pierdolę. A byłby taki piękny wyścig. O nie, najgorzej. Najgorzej. Na ostatnim zakręcie dla ciebie przedzić totalnie. Jak najgorszy cieć po prostu. Masakra. Z pierwszego miejsca na czwarte. To przypał. Po prostu. Tragedia. Wrzucamy czwóreczkę i gonimy tego gościa. Znaczy, raczej wątpię, abyśmy go dogonili. Ponieważ to pierwsze miejsce zazwyczaj właśnie jedzie jakby tak dosyć mocno po sznurku. O jest pięknie, połowa karuseli sobie poszła właśnie się walić wraz z tym zderzeniem, najmniejsza. Okej, jedziemy. O, powiem wam, że było blisko i myślałem, że już wypadniemy, ale na szczęście się udało nam utrzymać, chociaż teraz. Teraz mogło się to skończyć dużo, dużo gorzej. Jesteśmy czwarci. Nie spieszy mi się, żeby jakoś tam z nimi, wiecie, ultra walczyć, ale fajnie było tam być troszkę wyżej, ponieważ oni potem też całkiem ładnie zaczynają jeździć. No właśnie. Potem Lypek się na przykład rozwala. Jak daleko są? No bo mamy jeszcze cały czas szansę jakąś tam, żeby to wygrać. Czy żeby to wygrać, żeby skończyć to w tym top 3. Oj nie, najgorzej. To GG. Bo GG już jest, co? Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz jest raczej. O, teraz jest, dziękuję. Super. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Jedziemy jeszcze raz, spróbujemy to zrobić, no. Musimy to w końcu kiedyś zrobić, tak? Zapieprzamy, okej, jesteśmy pierwsi, póki co. Staram się na tych ostrzejszych zakrętach hamować nawet do dwójki, znaczy wrzucać to bieg do dwójki, dlatego że ja nie wciskam hamulca na hama, na siłę. Staram się zawsze właśnie jakoś tak bardziej bezpiecznie do tego podejść, chociaż jak widać na defenestracji cały czas się pojawiają i no raczej one szybko nie znikną. Ale staram się o to, aby jednak ten hamulec nie ruszał aż tak bardzo ostro. Raczej zależy mi na tym, żeby hamować troszkę w inny sposób, co jest błędem pewnie. Ale zrzucanie biegu też jest ważne. W sensie powinno to działać na zasadzie wspólnej, czyli powinienem był zrzucać bieg i na przykład hamować dosyć ostrzej. W sensie dosyć ostrzej, no trochę ostrzej, tak? A finalnie no wygląda jak wygląda, tak? Czyli zamiast zahamować, to tak naprawdę jeszcze czasem przyspieszam, czasem sobie wrzucam wyższy bieg. Bez sensu w ogóle. Albo zrzucam bieg i po prostu staram się jechać na zatapy, znaczy na prąd silnik, nie wiem czy tak można mówić, ale zasierając go po prostu, w sensie wiecie, przeciążając go obrotami. Nie wiem czy tak można powiedzieć. Ale w każdym razie można w ten sposób sobie normalnie uszkodzić silnik, o czym już chyba wspominałem kilka razy, ale warto wspomnieć jeszcze raz, tak na wszelki wypadek. Czemu ja w ogóle takie rzeczy wiem, skoro ja się w ogóle motoryzacją nie interesuje, bo nie wiem, może dlatego, że to jest logiczne czy coś. Nie mam pojęcia, mnie nie pytajcie. Dobra, tutaj też trzeba uważać, ponieważ tego zakrętu akurat dosyć mocno nie lubię, ponieważ ja na nim bardzo często wypadam. Czy w ogóle nie lubię tych zakrętów, gdzie są ceglane barierki, a nie zwykłe, na przykład metalowe. A podwójnych zakrętów też jest to całkiem złe, w sensie całkiem złe, całkiem
trochę wkurzające dla mnie, tak? Fuck, okej. Okay. Spowolnimy też troszkę. Będę jechał raczej dosyć mocno, powiedzmy, takim stylem komputera teraz. W sensie pod kątem... Nie! Pod kątem chciałem powiedzieć prędkości i tak dalej. O, niedobrze. Jeszcze mnie cofnęło dosyć kawał... Znaczy, niedużo, ale wystarczająco, żeby sporo stracił. Okej. Okay. Hamujemy i jedziemy znowu. Staram się przyspieszyć na tym fragmencie tutaj zaraz przed metą, bo potem i tak nie ma jak się rozpędzić ani gdzie. Za bardzo, w mojej opinii. Ponieważ zaraz tutaj mamy kolejne zakręty, prawda, i to się jakoś tak... Dosyć mocno to nitro się po prostu niweluje i dlatego staram się gdzieś tam, gdzie się da wykorzystać to nitro właśnie na maksa. Okej. Okay. Mamy na trójeczkę i jedziemy za tym gościem. No jakby drugie miejsce mi nie przeszkadza. Myślę, że jest tak spoko. Byleby tylko się udało je utrzymać, żeby nie dać się nikomu wyprzedzić teraz. W sensie chociaż do czwartego okrążenia, do połowy mniej więcej, potem będziemy już mieli raczej pewną pozycję dosyć. Oj nie, najgorzej. O, właśnie wiedziałem, że mnie cofnie. Fajnie, lepku, nie spiesz się. Nigdzie nam się nie spieszy, na pewno. Wiem, że chcecie, żebym jeszcze przegrał, ja wiem o tym, ale nie tym razem, tak? Nie tym razem. Tym razem postaramy się po prostu wygrać. Oczywiście, w sensie wygrać, no, zająć to jedno z pierwszych trzech miejsc. Jeszcze ja mówiłem, wydaje mi się, że ligi byłyby trudniejsze i byłyby ciekawsze, gdyby się trzeba było rzeczywiście jakby brązowej zająć pierwsze trzy miejsca, znaczy pierwszy top 3, w srebrnej lidze na przykład top 2 i w ostatniej lidze w złotej tylko i wyłącznie top 1 by nam pozwalało przejść dalej. Wiesz, że to byłoby dobrym poziomem trudności, chociaż z drugiej strony, no, tyle irytująco by się odblokowało te kolejne trasy, ta po prostu ścieżka kariery byłaby dosyć ciężka. Nawet, że tak jak mówię, ja na kierownicy, pomimo, że no okej, ile ja tam na kierownicy gram, kilkadziesiąt godzin, to ja no, nie jestem jakiś ultra dobry, tak? A jednak to złoto gdzieś nam się daje zdobywać, więc myślę, że na przykład na padzie albo na klawiaturze byłoby dużo łatwiej. Okej, okay, niedobrze, zawaliłem. I to jest to, o czym mówiłem, czyli połowa drugiego, przepraszam, czwartego okrążenia. I możemy się dać, powiedzmy, troszkę wyprzedzić, albo raczej możemy podejść do tego tak, że nie będzie nam zależało na tej drugiej pozycji. Chociaż oczywiście no, zawsze jest fajnie powalczyć, tak? Szczególnie kiedy rybki jakoś tam głupio ryzykuje, to jest pewnie ciekawe dla was. O cholera, niedobrze. Tam na dwójkę, okej, ten gość tam też się gdzieś chyba musiał walnąć, albo bardzo mocno zahamował na którymś z zakrętów. Ponieważ widzę, że jest kawałek za nami. Oj. Płotki jeszcze klasyczne. Nie mam tutaj na myśli przynajmniej koniec Wiedźmina, ale jest, drugie miejsce. Powiem, że na samym końcu strasznie mi trzepało po prostu tym autem. Ja się starałem je wymanewrować jakoś, w sensie nim. Ale nieważne. 14 sekund i 5 setnych za pierwszą osobą. Duża różnica, ale to można było zrobić. No nic, ale mamy wyścig, bardzo szybko w ogóle zrobiony. Można, ale... Myślę, że na dużej prędkości może być problem. Naprawdę, już zaliczyłem defenestrację. Okej, super, rybku, żeś wyleciał. Na zasadzie to jest tak tylko pokazówka, a nie musimy tego wygrać. Oj, niedobrze. Wypadnięcie z taką prędkością przez przednią szybę, uważam, że może być zazwyczaj śmiertelne, tym bardziej jeśli was jeszcze potrąci na przykład ktoś inny. Powiedzmy, to jest dużo powiedziane, ale wiecie o co chodzi, zapewne. Ja chciałem wam coś jakby przekazać, chciałem się z wami nad czymś zastanowić. Sport polega na tym... Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Na cholery nie będę mógł w końcu powiedzieć tego, co chcę powiedzieć. Ponieważ wszedł mi dosyć fajny temat, o którym jakby chciałem tutaj powiedzieć w kontekście akurat gry, ponieważ mamy tutaj wyścigi, mamy tutaj pewien sport. I akurat mnie naszło tak na coś takiego, że w sumie to po osiągnięciu pewnego poziomu, gdy już granice pewne są przekroczone, głównie to się tyczy moim zdaniem e-sportu i gier taktycznych w pokroju Counter-Strike, znaczy gier taktycznych strzelanek, powiedzmy, pokroju taktyczna strzelanka i Counter-Strike, wiem, herezja, ale jednak nie na pewien sposób ma się to jakoś tam do tego, jak to wygląda w tym zalążku e-sportowym, a mianowicie tam jakby w pewnym momencie już mamy wszystkie, znamy już po prostu na 100% mapy, tak? Nie ma szans żeby po prostu gdzieś się pomylić pod kątem mapy, tak? Gdzieś się zgubić, cokolwiek.
Znamy też wszystkie granaty, wiemy jak to działa, znamy fizykę gry. Tak długo jak no, nie ma jakiegoś patcha zmieniającego na przykład ekonomię czy coś tego typu, no to tak długo tak naprawdę nasz... Tak naprawdę cały czas jesteśmy wtedy zaktualizowani pod tym względem, tak? Baza danych wiedzy została zaktualizowana czy coś. I na czym moim zdaniem taki counter strategy już polega? Na tym, żeby wychwytywać błędy przeciwników. I ten, kto zrobi mniej błędów, ten wygrywa. Ponieważ... Jest to już po prostu perfekcja, tak? Tak samo jest z szachami. Moim zdaniem tam po prostu im jakby ta gra już została w 100% rozpracowana, tak? Już komputery w tym momencie wygrywają z arcymistrzami, tak? Z najlepszymi, z najlepszych. Już nie ma w tym momencie nikogo lepszego od maszyny. No i tak samo jest, myślę, że z Counter-Strike'iem. Już w tym momencie, gdy osiągamy ten pewien poziom... Szachy to też sport, by the way. Ale tak chyba został uznany za sport ekstremalny, coś takiego, nie pamiętam teraz, ale to ogólnie skisłem troszkę z tego. Ale tak czy inaczej. Po prostu tam wszystko opiera się na tym, kto popełnił mniej błędów w finalnym rozrachunku, tak? W finalnej wersji podczas pojedynku. Tą błędy pokroił właśnie jakieś tam opóźnienie, tak? To jest oczywiście jakby już szybszy pod względem czasem ręka, pod względem koordynacji ręka-oko, czasem jest to szczęście, czasem jest to po prostu to, kto jaką taktykę zastosuje, tak? Czyli czy Czech pójdzie na jeden wącej, na przykład tutaj mówię o Counter-Strike'u znowu, czy dwóch. Tylko to decyduje tak naprawdę jakby już na tym najwyższym poziomie. Gdzie które smoki rzucicie, czy smokujecie akurat pozycję przeciwnika, czy nie? Czy ten przeciwnik... No bo jakby tam też jest taki problem, że mało kto robi jakieś takie niestandardowe rzeczy, po prostu się one nie opłacają. Z punktu logicznego, z punktu taktycznego też. Bardzo rzadko się to zdarza i czasem właśnie, jeśli już taka sytuacja ma miejsce, no to najczęściej jest to po prostu jakoś tam dokumentowane, ludzie się z tego śmieją i to jest w jakichś tam highlightsach, tak? Ale to są wyjątki. Są wyjątki, dlatego że, tak jak mówię, no ta gra już jest rozpracowana, tak? Już ludzie po prostu znają wszystko. I naprawdę dużo zależy od szczęścia i jakiejś tam koordynacji ręka-oko, takiej na zasadzie już dosłownie milisekund, komu się po prostu pierwszemu uda wystrzelić, tak, na przykład. Też całe spraye, wszystkie patterny, one nie są losowe, one nie są generowane losowo, one są predefiniowane, powiedzmy, czy nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy można takiego określenia użyć, ale po prostu tak jest. I tak samo jest moim zdaniem w sportach. Jeśli podstawić przeciwko sobie dwie drużyny piłkarskie i po prostu piłkarze wiedzą dokładnie, jak leci piłka, tak? To się tutaj jakby ciężko świat analogowy przerzucić na sferę komputerową, tak, cyfrową. Gdzie albo na odwrót, cyfrową na analogową, ponieważ w sferze analogowej jest dużo więcej czynników. Znaczy w sferze analogowej, no nigdy nie będziemy w stanie oddać tego, co analogowo w pełni w cyfrowym świecie, tak? Tak w pełni. Przynajmniej, może nie nigdy, ale na pewno jeszcze nie przez najbliższe kilkaset lat, co najmniej, w mojej opinii. Natomiast, no, po prostu nie jestem w stanie stworzyć odpowiednio mocnej stymulacji, tak? Natomiast do czego dążę? Mianowicie do tego, iż gdyby taką piłkę nożną właśnie podejść do niej w stylu piłkarze wiedzą dokładnie, jak poleci piłka, znają jej wagę, znają, wiedzą gdzie kopnąć, jak uderzyć dokładnie, żeby idealnie poszło to do ich kolegów. No naprawdę jedynym co by różniło tych ludzi wtedy, co by definiowało, czy oni wygrają mecz, czy przegrają mecz, byłoby to nawet dużo szczęścia. Dobra obrona, dużo szczęścia, no i to jakby przyjmowali piłkę. To było najważniejsze, ale z drugiej strony wtedy też przyjęcie piłki też byłoby, prawda, musieliby już znać. Więc co by sobie definiowało? Myślę, że znowu taktyka, ustawienie i to było wszystko. Znaczy oczywiście też do tego wchodzi, jakby musieliby mieć tylko kilka boisk, ponieważ każde boisko, wbrew pozorom, absolutnie każde boisko się czymś tam od siebie różni. To nie będzie tak, że jak macie dwa orliki, to one będą takie same. Bez względu na to, czy one byłyby od siebie odizolowane, czy nie. One nigdy nie będą takie same. Zawsze to ułożenie, czy to ziemi, czy to... cokolwiek tam jest, tak? Czy jest to ta guma, cokolwiek, zawsze to się będzie troszkę różniło. No i dobra, rozegrałem ten wyścig, chciałem już to powiedzieć, trudno.
nie udało się tam jakiejś wyższej pozycji zdobyć. 48 sekund za pierwszą osobą, trudno. Jestem w stanie to zaakceptować, tak? Jako wynik. Ale moi drodzy, w takim razie, skoro już to nam się udało pokazać, mam 41 minut nagrania. Wiecie co teraz, prawda? Oczywiście, że jedziemy na lasek. Jak żeby inaczej? Rybki lasek, jak to zwykle bywa. Jak dobrze pamiętam. Chyba dobrze mówię. Na pewno się to dzieje w klasie Derby i w klasie Derby to jest bodajże tam najniższa możliwa. Przestańmy się wygłupiać. Najbardziej mnie martwi ten most tutaj, ponieważ o niego się mogę najczęściej rozwalić, a jednak rozmawiam się o drzewa. Dobra, jeszcze raz moi drodzy. Będę się męczył z tą grą strasznie. No klasycznie TikTok. Jak żeby inaczej, cóż mogłoby innego lecieć, tak? Znaczy, ciężko jest przy mnie też nie znać tych wszystkich kawałków. Też nie, dobra, okej. Wy możecie nie znać, bo rzeczywiście jakby to ile wchodzi w tego gameplayu, to jest absolutnie pierwiastek całości. Nie tak. O, tak, no. Super. Moi drodzy, szybki restart. Jeszcze raz jedziemy. Najgorzej. Jak mi już dobrze szło, Living American. Super, że po TikTokach weszła. Piosenki, które pamiętam. Znaczy ciężko też wielu piosenek tutaj nie pamiętać, jak się jest mną. Jak się rozgrywa w tej grze gdzieś tam 15 godzin już. Cały czas się nie umie jeździć i się po prostu słucha po 1000 razy tych samych piosenek. Się po prostu jeździ te same wyścigi non-stop. Tam ktoś z pachołkiem na górze był. Na dachu. Chciałem już powiedzieć, że nie damy rady już wrócić na trzecie miejsce, ale jakimś cudem się udało. I ja chyba w tym momencie jeszcze zaliczamy wypadek. Jasne, okej, super. Dzięki gro. Znaczy dzięki gro, no dzięki sam sobie tak naprawdę powinienem podziękować. Najgorsze jest to, że moje stopy rzeczywiście strasznie, strasznie szybko chodzą, podczas gdy nie powinny, w sensie... Wiesz, tak po prostu jest hamulec, gaz, cały czas. Ale... Może to nawet nie jest aż takie złe, może rzeczywiście się dzięki temu jakby w pewien sposób nauczę troszkę panować nad prędkością pojazdu, tylko że na pewno nie chcę tak jeździć, jak tutaj w grze jeżdżę, tak? Dlatego też... To jest piękny pokaz, dlaczego lepiej nie powinien mieć prawa jazdy. Okej. Wiedziałem, że przywalę. Nie było szans, żeby to nie przywalił. Już po prostu hamulec na max i tak to nic nie dało. Za duża prędkość. Muszę pamiętać, gdzie mniej więcej tam hamować, ponieważ czasem się trochę zbyt desperacko próbuję ratować. No i wychodzi to jak wychodzi. Okej, trzecie miejsce póki co. Tylko że najgorsze jest to, że to jest dopiero drugie okrążenie, a ja już traciłem tą pozycję moją w miarę bezpieczną. Teraz powiem przyspieszyć tutaj troszkę. Tylko że właśnie uważać tutaj, w tym miejscu, ponieważ tutaj są te nieprzyjemne drzewka. Których nie lubię, tak? Mogę powiedzieć tyle, ponieważ po tym wyskoku jest bardzo łatwo w nie trafić. Szczególnie będąc mną i nie mam jakieś takie parcie do drzew, tak? Metal do drewna. Znaczy metal do drewna, magnes do drewna jestem taki trochę. Nie wiem, czy to sensownie zabrzmiało, ale mniejsza. Czy to nie miało sensu oczywiście, bo nie ma czegoś takiego jak magnes do drewna. W sumie to powiem, że jak byłem młodszy, to się zastanawiałem, czy skoro jest magnes do metalu, jako że nie znałem jeszcze w ogóle wtedy zasad jak się nazywa? Pola magnetycznego. Właśnie, po angielsku. Pamiętałem, jak się to nazywa, po polsku już nie. I po prostu zastanawiam się, czy coś takiego, że skoro mamy magnes do metalu, to czemu nie stworzyliśmy jeszcze magnesu do drewna? Bo nam się cały czas coś gubi, tak? Wtedy można było po prostu łatwiej coś znaleźć. I miałem takie rozkminy, prawda, jakbym młodszy, ale to jest właśnie ciekawość, tak? To jest właśnie... Od takich głupot zaczynając czasem można... Czasem można coś stworzyć, tak? Coś, czego nie ma jeszcze, na przykład na świecie. Znaczy, oczywiście, takie rozkminy już coraz rzadziej, powiedzmy, będą sensowne, ponieważ odkrywamy już tak wiele, że wydaje mi się, że nie zawsze takie prostoty, znaczy w dzisiejszych czasach już teraz takie prostoty nie wiem, czy mają jeszcze sens w ogóle, czy da się z takiej prostoty coś zrobić, ale na pewno można zrobić coś bardziej zaawansowanego, jakby kreować sobie tą ciekawość, tą kreatywność. Próbować po prostu odnajdywać kolejne projekty w swojej głowie i tak dalej. I coś spróbować z tego zbudować. O, trzecie miejsce, trzecie z trzech okrążeń i zakończyliśmy. 10 sekund za osobą drugą, a nie żałuję specjalnie tego.
Do czego jednak dążę? No po prostu chodzi mi o tą kreatywność. Trzeba ją sobie w moim odczuciu budować, żeby cokolwiek... co by potem w przyszłości próbować wymyślić, tak? Jeśli mam jakieś tam ambicje. Czy mam coś, co mógłby mi pomóc tutaj z tym? Nie, zawieszenie też już mam. Zawieszenie, opony. Opony też mam kupione, tak? Tak, i nadwozie już mam ogarnięte. To może coś tutaj... Flywheel to było koło zamachowe, w końcu sobie to sprawdziłem. To niech będzie w takim razie. Kupmy sobie przekładnię, to była bodajże, teraz chyba przekładnię kupiliśmy. Tak, tak, chyba tak. Ale moi drodzy, nie przedłużając jednak, udało nam się odblokować ostatnią stras, której jeszcze nie mieliśmy odblokowanej, tak więc przejedźmy ją i po tym zakończymy odcinek tam. Ale nie wiedziałem, że to jest akurat na nią zjazd. O Jezu, a tutaj się zakręca... O nie, najgorzej, najgorzej. Myślałem, że tutaj będziemy znali ten fragment trasy, to się jedzie w drugą stronę. Fajny skrót, z którego można skorzystać. Wiesz co, będę z niego korzystał chyba. To będzie skrót, z którego na pewno skorzystam, ale nie w tym wyścigu. Dobra, moi drodzy. Powiem tak, już zdążyłem zawalić w pewnym miejscu, dosyć ostro. Wydaje mi się, że w ogóle ta przekładnia... przekładnia jest... Nie, mam nadzieję, że dobrze to nazywam. Ona wpływa też chyba na to, jak zaczynamy, kiedy możemy rzucić bieg na początku wyścigu. Też mogę się oczywiście mylić, tak? Ale ma takie wrażenie. O jest, ale piękna defenestracja. Uchu, żem poleciał. Okej. Okay. Kamienie teraz na drodze, więc uwaga. To jest właśnie, to jest dosyć zdradliwe. Na tej drodze, znaczy na tej drodze, na tej mapie jak nie beczki na znaczy jako beczki na mapie wyścigowej, albo raczej jak beczki na mapie wyścigowej, tak tutaj na tej mapie działają kamienie, czyli uważać, bo jak ktoś w nie wjedzie, to mam przewalony delikatnie mówiąc. Okej, halo, ale ja chcę się zatartować. O nie, najgorzej, cofnęło nas kawał drogi. Też przed ten zakręt, nie, no po prostu... Halo, gro, tak się nie robi. Moje odczucie ta gra strasznie cofa za dużo już tutaj w dalszych częściach. Po prostu w dalszych trybach kariery, tak, w sensie w naszych ligach, tak? Gdzie w tej złotej najbardziej to jest czuć, w mojej opinii. Okej, okay, a tutaj powiedziałem poprzednio przy defenestracji, którą zresztą widzieliście. O, chciałem przejechać przez skrót. A widzę, że siano mnie tutaj skutecznie powstrzymuje. Może ono będzie tym najgorszym przeciwnikiem tutaj pod kątem tego wyścigu. To się... Przy tym skrócie, tak? To ono będzie tym utrudnieniem, które będę musiał pokonać, aby przez ten skrót przejechać i nadrobić rzeczywiście jakikolwiek czas do przeciwników. To teraz sobie przyspieszę. Dobra, ja na trzecim biegu, a liczę, że na czwartym już jestem. Przyspieszyłbym może mocniej, ale też nie ma co się zbytnio oszukiwać. Zresztą to jest pokazówka, co ja się tak tym przejmuję. Pewnie dlatego, że lubię po prostu mieć też całkiem niezłą pozycję. Nie w tą stronę, cholera, bym znowu skręcił. Lubię mieć po prostu całkiem niezłą pozycję, jakby podczas tej pokazówki nawet. Po prostu zawsze jest to coś fajnego. Okej, powoli. Zresztą jak widzicie, ten zbugowany lakier cały czas tutaj działa. Oczywiście widzicie, jak się do niego przybliżamy, to dopiero tego gościa rzeczywiście ten lakier widać. Ten zakręt jest tutaj strasznie niebezpieczny moim zdaniem. W sensie bardzo łatwo na nim się rozwalić. A to jest ta farma nasza ukochana i skręt w prawo, nie w lewo. Na tym zresztą się też rozwaliłem. Bardzo to jest zdradziecka rzecz. Po tym jak się na tamtej mapie jechało, gdzie na przykład nie patrzę, bo ja na przykład nie patrzę w ogóle na minimapy już od dłuższego czasu. Ja się staram zapamiętać trasy z tego, jak jadą po nich przeciwnicy na przykład. Okej, okay, to się udało przejechać. Aż sobie spowolniłem, jak widzieliście tam na troszkę. Troszkę mocno bym powiedział wręcz. Okej, okay, tutaj trzeba woli do tego podejść. Jeden, drugi zakręt. No ale panie, coś pan zrobił, no. Mnie jeszcze wypchnął przez to wszystko i straciłem swoje prowadzenie, znaczy swoje prowadzenie, dużą część czasu. Prowadzenie to ja dopiero zyskałem tak naprawdę tutaj teraz. Okej. Okay. Będę spowalniał zdecydowanie na tym zakręcie, nie ma co się gdzie spieszyć. Przewaga chciałem powiedzieć wtedy, nie prowadzenie. Okej, okay. Gość mnie wyprzedza, nie boli mnie to, na razie jestem drugi, wow. Nieźle. Znaczy, nieźle. Przez chwilę dopiero co zauważyłem, że jestem pierwszy i teraz tak jakby... Tak, jestem drugi, nieźle. Znowu nie w tą stronę, znowu chciałem w lewo skręcić. Jasne, więc dlaczego? Nie jestem pewien, dlaczego w ogóle chcę skręcać w lewo na tej mapie aż tak bardzo. Proszę, żadnych żartów politycznych w tym wypadku, okej? Okay? Podarujmy sobie to.
akurat to nie jest wyjątkowo powód, bo rzeczywiście z jakiegoś powodu na tej trasie jest mi strasznie wygodnie kręcać w lewo w tamtym miejscu, no i to jeszcze przy tej stodole, przy której już jakby jestem wyczulony dosyć mocno, żeby nie skręcać w lewo, tylko w prawo. Ale w tamtym miejscu nie wiem, po prostu czasem są takie zakręty, przy których mnie się wydaje, że trzeba skręcić w inną stronę. W sensie, oczywiście tutaj w wyścigach, tak, bo jakby w rzeczywistości, wiesz, że nie mam prawa jazdy, a nawet jeśli, no to jakby... Bazując na tym, jak się jeździ, tak, czy jest to ruch lewo, czy prawo stronę, no to jakby... Jest to dosyć oczywiste, gdzie trzeba skręcić, a gdzie nie. Chyba, że no, są znaki, tak, no to wtedy już inna sprawa. Ale po prostu, no, jako że to są wyścigi na jakichś takich customowych mapach, no to... Czasem nie jestem w stanie ocenić, czy na pewno jedziemy dobrze, czy nie. I po prostu jadę za intuicją. Cholera, noga mnie spędzi. Teraz uważać, żeby mi się nie rozwalić. Tak, lipki tak dobry, że nawet nogę może sobie podrapać w międzyczasie. Ale smutne będzie to, że w jednym odcinku takim razie będą tylko dwie mapy, no ale postaram się o to, żeby były defenstracje właśnie i widzicie znowu zrobiłem dosłownie to samo. Znowu chciałem skręcić w prawo. Dobrze, że tutaj mam bardzo dużą przewagę, bo inaczej by się to skończyło tragicznie absolutnie. To by się skończyło na nas absolutnie tragicznie. Oj nie, dobrze. No bo trzeba było spowolnić trochę. Wiesz, że ilość tych zakrętów i to jak one są ostre powoduje to, że możemy tak sobie łatwo na tej mapie tej ogarnąć wygraną z przeciwnikami, tak? W sensie wygrać z nimi, przejść tą mapę po prostu, tak? Jeśli możesz tak nazwać. Okej. Nie wiem jak ja zrobię kolejny odcinek, bo na pewno nie będzie to już ten. To mogę wam zapewnić. Ale nie mam pojęcia jak po prostu będzie wyglądał kolejny. Może będzie po prostu kilkuminutowy i tyle, kto wie. Tak, może akurat mi się uda w 10 minut wszystko zrobić, ostatnie te dwie trasy. Chyba nie będzie i tak narzekali. Myślę, że ten gameplay był na tyle fajny, że nie ma powodów do narzekań. Znaczy, może być trochę nabity w początkowych odcinkach, ale myślę, że to był jeden największy jego problem. No i pierwszy odcinek, który był dosyć mocno przegadany i taki wspominkowy. Ale zobaczcie, moi drodzy, oni są jakieś no, 15-20 sekund za nami. To jest dosyć niesamowite dopiero. Bo to miał być wyścig pokazowy. Przechodzę go chyba teraz trzeci albo czwarty raz. 10, no 17, 16 coś sekund. Był to wyścig pokazowy, a udało się go przejść. I wiecie co? To jeszcze w tym odcinku, na sam koniec. Kupimy sobie w takim razie lepszą... Transmission Gearbox, tak? No to Gearbox to jest właśnie... O Jezus. Po polsku teraz, jak się to nazywa. Wiem o co chodzi, a nie umiem tego po polsku powiedzieć. Skrzynia biegów, o. Tak, do niej jest właśnie ten Transmission, to jest... zakładam, że przekładnia właśnie, po polsku tak może się to nazywać. I mam nadzieję, że ona nam pozwoli na lepsze osiągi w kolejnym odcinku, gdyż zostały, tak jak powiedziałem, i jak widzicie, zresztą dwa wyścigi nam tutaj do zakończenia. Tak więc, jednym czasem będę się z wami żegnał. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wejść naszego Discorda, proszę was serdecznie zachęcam, zostawić patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie się do rozwoju kanału. A tymczasem do zobaczenia i na razie.